Przedstawimy Państwu kolejne fragmenty filmu dokumentalnego Henryka Bartula pod tytułem Kanadyjskie Kaszuby, część druga, czyli przyczynek do dziejów emigracji polskiej po II wojnie światowej. Zrealizowany w ubiegłym roku film, dostępny już na płytach DVD, którego powstanie sponsorowało kilka organizacji i instytucji polonijnych, w tym Nasza Credit Union, zawiera materiały zarejestrowane na przestrzeni ostatnich 15 lat. Poland was the fourth largest contributor to the Allied effort in World War II. Fourth only behind, and not necessarily in this order, United States, Great Britain and its Commonwealth, the Soviet Union. Fourth was Poland. By the end of the war, 200,000 Poles were in uniform, in British uniform, fighting the Germans. That's the fourth largest contribution. No other country other than the three before them, can make that claim. This massive contribution to the Allied victory in World War II created a particular and special obligation on the part of the West and a debt on the part of the West that had to be repaid by the end of the war, because these Polish pilots and Polish soldiers and Polish sailors weren't fighting just for the Allied cause, although that was part of the reason they were fighting. They were also fighting to get their country back. Betrayal's a tough word, and there are those who think we're too tough on President Roosevelt and Prime Minister Churchill in discussing what happened to Poland as a result of the war. We don't think we are. Malownicze okolice Wilna i Barry's Bay, pełne wzgórz i jezior, są znane pod nazwą Madawaska Valley. Ale przyjeżdżający tutaj Polacy nazywają to Kanadyjskie Kaszuby. Dla uczczenia tych pierwszych pionierów, którzy tutaj przyjechali już w drugiej połowie XIX wieku. A było to w roku 1950, gdzie wyprawę na Kaszuby zrobiliśmy z księdzem harcmistrzem Grządzielem, który szukał jakiegoś miejsca, gdzie by mógł osiąść. Wtedy jeszcze Kaszub na mapie nie było. Natomiast byli Kaszubi, którzy tam mieszkali. I którzy w dziwny sposób nawet Wilno założyli. Więc kiedy przyjechałem tam z księdzem Grządzielem, ja byłem klerykiem wtedy, poszliśmy do księdza prałata biernackiego, proboszcza Barry's Bay, największej parafii tam w tej okolicy. I ponieważ on skończył tą uczelnię, gdzie ja wtedy studiowałem teologię, a później zostałem księdzem, i profesorem tej w Orchard Lake, to ksiądz Biernacki
przygarnął nas tak gorąco, jak tylko można sobie wyobrazić i nie pozwolił odjechać. Kazał to miejsce wszystkie pooglądać i wtedy rozpoczęła się przede wszystkim jazda po Kaszubach. I kiedy patrzyliśmy w ten krajobraz, tę ziemię, świadomi temu, że są domy, gdzie są Kaszuby, mieszkają, odwiedziliśmy ich wielu, to po prostu tam ksiądz Żądziel powiedział: ja w tym miejscu zostanę, to miejsce będzie nasze, będzie polskie, będzie katolickie i będzie harcerskie. Teraz kilka piosenek śpiewanych przez krąg starszo-harcerski Tatry. Krąg Tatry powstał w Toronto w 1950 roku. Idziemy miastą z błękitu utkaną dar, drogą wśród pól bezkresnych i wśród drogą wśród pól bezkresnych i wśród zbóż szumiących fal. Cicho, szeroko, jak Bogiem spojrzenie śle, jakie się snują marzenia w porannej spowitej mgle. Jakie się snują marzenia w porannej spowitej mgle. Idziemy naprzód i ciągle pniemy się wzwyż, by zdobyć szczyt ideału, świetlany harcerski krzyż. By zdobyć szczyt ideału, świetlany harcerski krzyż. W roku 1950 na terenie Toronto pojawił się druh Kazimierz Schmelter i dał ogłoszenie do gazet, że byli harcerze zaproszeni na pierwsze zebranie w jego mieszkaniu. I tak powstał pierwszy starszo-harcerski krąg, który przyjął nazwę Tatry. Druh Schmelter natychmiast zarejestrował tą jednostkę w głównej kwaterze w Londynie. A główna kwatera w listopadzie dała nam numer 31 i oficjalnie zatwierdziła, że jesteśmy jednostką harcerską. Mówię o tym dlatego, że to była pierwsza zarejestrowana formalnie jednostka ZHP poza granicami kraju w Toronto, Ontario i w Kanadzie. Krąg Tatry zdecydował, że w roku 1952 na jesieni, na Labor Day weekend 30, 31 sierpnia i 1 września 1952 roku zorganizujemy złaz starszo-harcerski. Pierwszy złaz starszo-harcerski. Gdzie? Właśnie w Wilnie. Więc w lecie w 52 roku, przed tym zjazdem, krąg robił dużo wypadów w te tereny, żeby zdobyć miejsce. Po pierwsze, miejsce zdobyliśmy właśnie przez księdza Wirowskiego, proboszcza parafii w Wilnie, na farmie kaszubskiej, 2 kilometry od kościoła w stronę Golden Lake. Idziemy miastą
szumiących fal. Drogą wśród pól bezkresnych i wśród zbóż szumiących fal. W miarę jak następował rozwój tych terenów jako tereny wakacyjne, jako polskie tereny wakacyjne, coraz to większa ilość Polaków zjeżdżała się z różnych stron i coraz tłumniej tu było, coraz więcej tej atmosfery polskości można było w czasie lata tutaj widzieć. Więc wówczas powstała myśl, żeby była jakaś mała organizacja, która będzie pracowała nad tym, żeby właśnie podtrzymywać tą atmosferę tradycji, zarówno tradycji naszych, jak i tradycji właśnie pionierskich, tych Kaszubów, którzy tutaj byli przed nami pierwsi i właściwie utorowali nam drogę do tego rejonu. I inicjatorem był dr Teodor Blachut, który był pierwszym prezesem tej naszej organizacji. I jednym z pierwszych projektów naszych było właśnie wydanie książki, a książki albumu, która by zainteresowała turystów różnych narodowości, którzy przez te tereny przepływają, i taka książka by ich informowała o tym, jaki wielki wkład nasi ci kaszubscy pionierzy włożyli w powstanie w ogóle życia w tym rejonie. W roku 1987 z inicjatywy Instytutu zorganizowana została wystawa fotograficzna w Barry's Bay w high school, w średniej szkole. Wystawa miała na celu zebranie materiałów fotograficznych do przyszłej książki. Na otwarciu mieliśmy zaszczyt gościć lokalnych przedstawicieli zarządu miejskiego i również przedstawicieli do parlamentu. Zebraliśmy sporo materiału, który nadawał się do albumu. Byłam głównie odpowiedzialna za szatę graficzną i o wybór zdjęć. No i chodziło o to, żeby to była książka popularna, nie naukowa, tylko taka, która by miała atrakcyjną kszatę. I w pierwszym już roku jej wydania myśmy rozprowadzili i sprzedali ponad 2500 egzemplarzy. Książka się, tego rodzaju książka nie starzeje, bo to jest historia. To jest historia tego całego terenu, tych ludzi. Staraliśmy się przedstawić życie tej ludności. Jak to było, jak oni przyjechali, jak oni walczyli z przyrodą i z tymi warunkami. No i jak to wygląda dzisiaj. W międzyczasie, prawda, rozwinęło się harcerstwo, także mamy duży rozdział o polskiej młodzieży, o harcerstwie, i to bardzo urozmaica i naprawdę i oddaje obraz taki współczesny, także to jest wartościowa książka. Na kanadyjskich Kaszubach, jak co roku w czasie lata, słychać polską mowę, płoną harcerskie ogniska, płyną polskie pieśni. Te okolice stały się nam bliskie i drogie. Czujemy się tu u siebie i tu znaleźliśmy skrawek kanadyjskiej ziemi, który nam przypomina Polskę. Jednak coraz mniej jest wśród nas tych, którzy pamiętają lata 50., kiedy to buldozery przebijały się przez kanadyjski busz, a odgłosy stukania młotków i warczenia piły roznosiły się po okolicy. Tak powstawały te nasze Kaszuby. A człowiekiem, który rozpoczął dzieło budowania tutaj polskiego ośrodka, był ksiądz Rafał Grządzien.
chciałbym podziękować nie tylko panu Karolowi Godlewskiemu, ale również pani Hannie Żurakowskiej i panu Janowi Kączkowskiemu, którzy byli motorami tego, że ten kamień tutaj stanął, że ta tablica tutaj została odsłonięta dzisiaj. I tutaj trzeba podkreślić, że lokalni Kaszubi zupełnie bezinteresownie przyczynili się do urzeczywistnienia tego projektu. Pan Pekarski ofiarował, przywiózł i ustawił ten bardzo duży kamień, a pan Jolkowski z Kobden umocował na nim pamiątkową tablicę, która została ufundowana przez licznych ludzi